Dobra, to będzie trzeci. No i ostatni na dzisiaj film o tych średniakach, bo taki mi się zamęt zrobił, że musiałem to jakoś sobie wytłumaczyć. No i już rozkminiłem, no. Jednak te 370, no... jest lepszy od te 360 dźwiękowo, bo gra trochę krystaliczniej. Basowo... jednak może nawet ciut lepiej, tyle że no miałem rację, że w nim wydawało się, jakby bas był taki mniej konkretny, jakby nawet trochę słabszy, przez to, że tutaj mamy przestrzeń, a ta przestrzeń bierze się stąd, że tu mamy taki surround, czego nie ma w te 360. Jak się ten surround wyłączy, to on już gra prawie jak te 360. Basowo, ten bas już jest taki bardziej zwarty, nie rozlewa się tak w przestrzeni, ale na pewno nie jest słabszy od te 360. No i to jest taka przewaga te 370 na te 360. W sumie one niewiele się różnią, naprawdę niewiele się różnią. Te 360 też jest bardzo dobry, nawet jeśli nie ma woofera, a może gdzieś tam ma ukryty, ale no ma czy nie ma, to tutaj woofer robi to samo, co ten przełącznik X-Bass w T360. Tyle, że tutaj to się dzieje za pośrednictwem woofera, a tam nie wiem za pośrednictwem czego, czy po prostu z tych przednich głośników się tam ten bas wydobywa mocniejszy, czy tam też jest ten woofer gdzieś ukryty, ale nieważne, no. I w T360 i T370 mamy to podbicie basu. Tyle, że T370 jest lepszy, bo ma troszeczkę krystaliczniejszy, lepszy, przestrzenniejszy dźwięk i ma to tego surrounda, czego nie ma T360. I to wszystko. Po wyłączeniu surrounda T370 gra prawie tak jak T360. No a to już tak w kwestii sprostowania, bo się pogubiłem, nie wiedziałem o co chodzi. Jeszcze miałem taki mały problem z T370 z korektorem, bo tak jakoś po naciśnięciu jakiegokolwiek suwaka w korektorze, tak jakby ta płytka tam coś była, nie wiem, coś z płytką nie tak, że soprano jakby brakowało, że musiałem nacisnąć. Najpierw próbowałem kontaktem zapsikać te suwaki, myślałem, że to pomoże, ale tam jest coś jakiś inny problem. Bo sopran gdzieś mi tak podsiadał na lewym kanale i jak się nacisnęło tą całą płytkę, tutaj jakikolwiek suwak, to ten sopran wracał. Dlatego na razie tak prowizorycznie po januszowemu owinęłem trytkę w koło na belce pomiędzy suwakami od średnich tonów, których i tak nie daje do góry. Zresztą pokażę wam, jak to wygląda. O. Blokuje mi to tam możliwość przesunięcia średnich tonów do samej góry. No ale to było najrozsądniejsze rozwiązanie, między tymi średnimi tonami umieścić tą trytkę, żeby ona tam dociskała tą płytkę, żeby mi ten sopran nie zanikał. Bo średnich tonów i tak nie daję na maksa, bo ich nie lubię. A tak do połowy je można dać i to wystarczy. I na razie tak musi być, bo nie chcę mi się rozbierać tego szarpa, żeby patrzeć o co tam chodzi. Dlaczego ten sopran na tym jednym kanale mi trochę podsiada. Dopiero się pojawia właśnie jak docisnę tą płytkę. W tej chwili właśnie ta trytka tą płytkę dociska. No a tak ogólnie no to ten szarp jednak jest najlepszy ze średniaków. Jak mówię, ED50 by je wszystkie pokonał. Na pewno funkcyjnie je wszystkie pokonuje, te średniaki. Bo ma tego CD, magnetofon, zdalne sterowanie. Ale szarpy mają tą przewagę, dlatego dźwiękowo mi lepiej siedzą. Nawet te 360. Ale no dźwiękowo mi bardziej siedzą, bo tu mamy większe możliwości manualne korektora, czego nie ma w ED50. I jak mówię, nawet DT75 ma większe możliwości, bo tam przynajmniej do każdego wbudowanego fabrycznie ustawienia korektora możemy osobno bas i sopran podregulować, także dlatego pod tym względem DT75 jest lepszy. No i tak samo bardziej mi się DT75 z Panasonic'ów podoba od EDA90, bo ED90 ma tak samo skąpe ustawienie korektora jak ED50, dlatego
i mały Ed, i duży Ed, Ed i Eddie, kiedyś taka bajka była, idą na bok. Wolę DT-75 spośród tych średniaków, ale na razie się bawię tymi bardziej klasycznymi, jak właśnie D85-14, czy tymi Sharpami, w oczekiwaniu na 50-85, no. I to na tyle. Kończę, Jaski.